Hej, cześć, siemano wam wszystkim. W tym filmie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy na takim iMacu, jakiego tutaj widzicie, jest to iMac z 2006 roku, jeden z pierwszych iMaców na Intelu, czy na tym właśnie iMacu można zainstalować Chrome OS, a właściwie to Chrome OS Flex. Około 2 tygodnie temu użytkowniczka, chyba to się czyta Tonsi, nie wiem dokładnie, przepraszam jeżeli źle to wymówiłem, zapytała się, a właściwie była, można by powiedzieć, ciekawa, czy na takim iMacu można byłoby zainstalować Chrome OS-a, jak to właściwie na nim by działało i sama stwierdziła, że z tego wyszedłby niezły film. Zgodziłem się z nią, odpisałem jej tam na komentarz, ale przyszedł moment, żeby sprawdzić, czy właśnie na tym iMacu udałoby się uruchomić tego Chrome OS-a. Ja wam powiem, że już trochę zgłębiałem temat i niestety nie jest to tak kolorowe, jakby mogło być, ale zaraz sami zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Tu mam pendrive'a właśnie z... Nie widzicie, na białym pokażę. Tu mam pendrive'a właśnie z Chrome OS-em. Dobra, pendrive został włożony, także włączamy komputer. Jeżeli słyszycie jakieś takie piski, muszę natrzymać, trzymać Alt, w Macu to jest chyba Command. Jeżeli byście słyszeli jakieś piski, to przepraszam was za to, ale to piszcie zasilacz w tym iMacu. Także mam tutaj do wyboru Macintosha, mam tutaj Windowsa i mamy właśnie naszego pendrive'a, więc spróbujemy się zbutować z naszego pendrive'a, zobaczymy co się stanie. Tak więc komputer teraz się butuje właśnie z naszego pendrive'a. Chwilę to niestety trwa, to nie jest takie szybkie, więc nie wiem, może wam to po prostu przyspieszę. Jak widzicie, pierwszy komunikat, że niestety nie znaleźliśmy jakiegoś chyba odpowiedniego trybu wideo. Mamy jakiś tutaj błąd, można powiedzieć, graficzny. No ale jednak pojawiło się logo Chrome OS Flex. Wszystko wydaje się, że idzie na dobrej drodze, ale już muszę wam tu zdradzić, że to logo będzie tak się świeciło z pół godziny. To logo będzie nam się pokazywało na tym ekranie. Potem ten ekran będzie cały czarny i w zasadzie to tyle, co się wydarzy z tym komputerem na tym systemie. Nic więcej się nie dzieje. Zostawiłem ten komputer po prostu tak z pendrive'em włożonym, chyba na 2-3 godziny. Właśnie po jakoś 30 minutach to logo zniknęło, był czarny ekran i nic się nie wydarzyło. Nic, po prostu czarny ekran, Chrome OS się nie wczytuje, instalator się nie wczytuje, nie możemy nic zrobić. I ktoś się może zapytać, właściwie czemu tak się dzieje, dlaczego ten Chrome OS nie chce działać na tym iMacu. Możemy w wymaganiach sprzętowych dla tego systemu znaleźć, że ten Chrome OS wymaga m.in. 4 GB pamięci RAM. Tutaj mamy niestety tylko 2 i to jest maksymalnie ile możemy mieć w tym komputerze. Co jest jeszcze jedną rzeczą, która może tu powodować problemy? Ten Chrome OS jest zarówno 32, jak i 64-bitowy. To znaczy pewnie w instalatorze są dwie wersje, ona wykrywa nam jaką mamy wersję tutaj i próbuje zainstalować tą właśnie odpowiednią wersję dla naszego komputera. Ten komputer ma 64-bitowy procesor, ale można powiedzieć, że w pewien sposób płyta główna jest jeszcze 32-bitowa. Dlatego z tego co wiem, na tym komputerze nie możemy zainstalować 64-bitowych systemów, choć, jak wspominałem, procesor jest 64-bitowy, ale tutaj to się nazywa w Apple EFI, jest 32-bitowe. Co to może oznaczać? Że Chrome OS wykrywa, że mamy 64-bitowy system, próbuje właśnie wczytać ten instalator 64-bitowy, ale niestety, jakoż ten komputer nie jest 64-bitowy, no to tutaj coś się wysypuje. Jak widzicie, tutaj już minęło mi na nagrywaniu 7 minut i to dalej tak będzie nam tutaj trwać. Możemy też sprawdzić sobie listę kompatybilnych urządzeń. Jeśli chodzi o iMaki, ta lista zaczyna się od iMaca z 2009 roku. Poniżej nie ma żadnej listy, że nie są wspierane, nie ma tego iMac'a na liście, ale no można wywnioskować z tego, że skoro pierwszym wspieranym iMac'iem jest ten z 2009 roku, no to ten z 2006 roku no nie będzie wspierany. Tak więc w skrócie, podsumowując to, wydaje mi się, że krótkie wideo, niestety chyba nie jesteśmy w stanie zainstalować na tym systemie Chrome OS. Niestety jest to chyba zbyt stary, zbyt leciwy sprzęt na to, żeby taki system zainstalować. Co jeszcze ciekawe, robiłem to wcześniej, mam tam włożony dysk, na którym testowałem tego iMac'a, na którym instalowałem te wszystkie rzeczy i go nie wyciągałem, ten dysk SSD. Przed próbą zainstalowania tego Chrome OS'a, Windows, jak i ten macOS bez problemu się wczytywał. Zresetuję ten komputer, bo to nie ma po prostu sensu, on tak będzie naprawdę długo na tym ekranie i się nic nie wczyta. Próbowałem już naprawdę kilka razy, więc zresetujemy ten komputer. Naciskam teraz Alt, a właściwie to chyba trzeba przytrzymać, żeby się pojawiło to właśnie opcję butowania. Wyjmę tego pendrive'a z tym, o, fajna animacja była, nawet nie widziałem jej wcześniej. I spróbujemy wczytać sobie na przykład macOS'a i zobaczycie co się stanie. Nie wiem czy to jest wina właśnie tego systemu, czy coś jest nie tak, czy może dysk się wypiął, a nie, chyba coś jest, chyba się jednak pojawi. Dobra,
chyba już nie ma tematu. Wczoraj próbowałem włączyć tego macOS-a i on na tym ładowaniu systemu, on wisiał z dobre pół godziny. Już pomyślałem, że albo coś właśnie ten pendrive popsuł w systemie plików i coś tu nie działa, albo w ogóle coś innego się wydarzyło. No bo dosłownie na tym ładowaniu macOS-a, na tym ładowaniu systemu, ten komputer wisiał z pół godziny. Mam tu jednak dysk SSD, więc to powinno działać jednak nieco szybciej, ale widzę, że problem sam się rozwiązał, że to już działa dużo lepiej, bo się ładuje w ogóle system, więc jednak to chyba było kompletnie niezwiązane z tym, że miałem właśnie tego pendrive'a. Jeszcze jedna kwestia, być może on się tak długo ładował, bo jednak ten pendrive był włożony. Być może jednak komputer coś próbował z tego pendrive'a odczytać, a jednak się z jakiegoś powodu zawieszał. No w dużym skrócie, jak widzicie, próbowałem zainstalować Flexa na tym komputerze. Niestety jest to chyba niemożliwe. No i przede wszystkim, jeżeli może komuś z Was udało się na takim komputerze z tych lat na iMacu zainstalować Chrome OS-a, to dajcie znać, co mogę zrobić inaczej, żeby ten Chrome OS zadziałał, co może trzeba zmienić, może trzeba jakiś kompletnie innego instalatora użyć. Ja do stworzenia tego bootowalnego pendrive'a używałem tego programu Google'a, któregoś tam używa przez Chroma, więc można być tej oficjalnej wersji, no ale być może jest jakaś inna wersja, którą da się zainstalować na tym komputerze. Szukałem trochę o tym w internecie i nie znalazłem chyba komputera tego iMac'a, który by działał pod tym systemem Chrome OS. Więc no chyba niestety jest to albo niemożliwe, albo dość utrudnione. Na pewno można powiedzieć, że taki zwykły użytkownik, który nie bardzo zna się na sprzęcie, ani na oprogramowaniu, chyba to nie będzie dla niego takie zbyt łatwe zainstalować Chrome OS. Chciałem to sprawdzić, bo jednak mógłby być to jakiś ratunek dla tych komputerów, bo jednak tych komputerów w Polsce, jeżeli chodzi o iMaki, to jest ich naprawdę dużo. One były swego czasu w szkołach używane i dlatego na rynku wtórnym ich jest naprawdę dość dużo. Są naprawdę tanie, więc jeżeli by Chrome OS na tym działał i działałby dobrze, to mógłby być jakiś ratunek dla tych komputerów, żeby one jakoś jeszcze były używalne. No ale jak widzicie, no niestety, chyba się nie udało. Czy no na pewno się nie udało, jeżeli wy na coś wpadniecie. Co można byłoby ulepszyć, co można byłoby zmienić, tak aby ten komputer działał lepiej. Napiszcie mi o tym w komentarzu, a ja się z wami żegnam. To było na tyle, na razie, cześć.